Dzień dobry, nazywam się Anna Miklaszewska. Jestem autorem instrukcji dla nauczycieli i terapeutów, którzy chcą korzystać z platformy eCreda do tworzenia pomocy interaktywnych. Zapraszam Państwa na kurs skorzystania platformy eCreda. Następnym ćwiczeniem, które chciałabym Państwu pokazać, jest ćwiczenie Memo. Dodaję następną stronę z szablonu i szukam tego ćwiczenia w zasobach, które tu mi się otwierają. Ten szablon tutaj się nazywa zapamiętywanie. Wybieram go i dodaję do listy moich ćwiczeń. Zmieniam nazwę strony na Memo. Nazwa strony oczywiście może być zupełnie inna. W związku z tym, że będę potrzebowała więcej miejsca, żeby to było lepiej widoczne, to powiększam stronę. Tu zmienię wygląd polecenia na title i moduł, ten najważniejszy moduł, proszę Państwa, sobie powiększę. I przesunę troszkę wyżej. O, może tak. Tak będzie chyba dobrze widoczne. Widzą Państwo, że moduł, który tutaj jest zaznaczony, nazywa się Game Memo. Taki ma identyfikator. I elementy, które tutaj są, są przykryte. Część są dwie grupy elementów, ponieważ ten moduł ma aktywną opcję użyj karty w dwóch stylach. Jeżeli taka opcja jest aktywna, to połowę, jeden element pary jest przykryty jaśniejszym kolorem, a drugi element pary jest przykryty ciemniejszym kolorem. Wtedy wykonanie tego ćwiczenia jest łatwiejsze. Kiedy dezaktywujemy tę opcję, proszę zobaczyć, to wszystkie elementy są przykryte tym samym kolorem. I wtedy ćwiczenie stanie się troszeczkę trudniejsze, ale na razie, żeby ułatwić nam pracę, więc wrócimy na potrzeby tego nagrania do dwóch kolorów. I teraz, proszę Państwa, nie widzimy, co jest w środku. Żeby zobaczyć, co jest w zasobach tego ćwiczenia, to możemy aktywować, proszę zobaczyć, taką funkcję pokaż karty w podglądzie. Jeżeli to zrobimy, to już widzimy zawartość tego ćwiczenia. Widzą Państwo, że mamy tutaj pary połączone tak, że mamy cyfrę 1 i słowo 1, 5, 5 i tak dalej. Więc mamy tutaj memo, proszę Państwa, tekstowo-tekstowe. To znaczy każdy jeden element pary jest tekstem i drugi element pary jest tekstem. Możemy mieć memo obrazkowo-tekstowe, kiedy jeden element pary jest tekstem, a drugi obrazkiem. I możemy mieć też memo obrazkowo-obrazkowe. I jak to, proszę Państwa, działa, jeżeli przełączymy się w tryb podglądu? Może pierw zobaczymy, jak to wygląda, żebyście Państwo wiedzieli, co się wtedy dzieje. Jeżeli pracujemy w dwóch stylach, proszę Państwa, to jeżeli nie jest odkryta żadna karta, to widzimy, że łapkę mamy na każdym elemencie. Sytuacja się troszeczkę zmieni, jeżeli odkryjemy na przykład element, który znajduje się pod jasnym, szarym prostokątem. Proszę zobaczyć, odkryłam jakiś tam element i proszę zobaczyć, że nie mogę w tej chwili kliknąć na inny element z tej samej grupy. Łapki są tylko na elementach szarych, więc dlatego mówiłam Państwu, że wtedy to ćwiczenie jest łatwiejsze do wykonania. I na przykład odkrywam i wtedy mamy złą odpowiedź, odkrywam dwójkę. O, mam już element pary, o, proszę zobaczyć i mamy taką sytuację. Więc tak to działa, to memo działa w tych właśnie dwóch, przy użyciu dwóch styli. I teraz, proszę Państwa, chciałabym pokazać Państwu, jak wygląda ten moduł Game Memo czy Memo w trybie edycji, ponieważ jeżeli chcemy go zmienić, no musimy wiedzieć, jak on wygląda, więc zaznaczony musi być ten moduł. I wchodzimy wtedy, proszę zobaczyć, o, tu jest taka funkcja pary i klikamy i teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda. Też mamy już itemy, więc Państwo już itemy znacie, ponieważ
To są sekcje. W każdym itemie, proszę Państwa, mamy jedną parę. I proszę zobaczyć, że w pierwszym itemie mamy parę 1-1, w drugim 2-2 i tak dalej. Co jeszcze mamy w tym itemie? Proszę zobaczyć, że każdy element pary może być reprezentowany dwojako. Albo przez tekst, albo przez obrazek. Tak samo B to jest drugi element pary. Albo przez tekst, albo przez obrazek. Jeżeli chcemy zmienić to memo na memo tekstowo-obrazkowe, tak może skrótem powiem, to wtedy zostawiamy jeden element jako tekstowy, a drugi element zmieniamy tekst na image. I załóżmy, że chcę to zrobić i załóżmy, że użyję do tego ćwiczenia tych te rysunki, które już wcześniej wykorzystywałam. Od razu powiem wcześniej, że do tego ćwiczenia nie ma znaczenia, czy Państwo używacie rysunków w pełnej wielkości czy miniaturki. Można użyć takich i takich. I tak trzeba będzie troszkę tam potem to wszystko poprawić. Ale to zrobimy na końcu. I załóżmy, że chcę użyć na przykład do tego ćwiczenia takie, na przykład wyraz, będzie jeden element, to będzie krowa, a drugi chciałabym użyć przedstawiciela tutaj w postaci obrazka i użyję tego obrazka, które już tutaj jest, żeby Państwu też pokazać, że to można zrobić. Tu już jedną krowę mieliśmy, to jest ta krowa, ale była też wcześniej, o, chciałam tej krowy, o właśnie. O, proszę zobaczyć. Więc tutaj wybrałam sobie element i proszę świadomie, proszę Państwa, nie skasowałam tego tekstu. Tak, świadomie to zrobiłam, żebyście Państwo zobaczyli, co się wtedy stanie. Więc nie skasowałam tekstu i jeszcze wkleiłam obrazek. Jeżeli zapiszę to, to proszę zobaczyć, że on to traktuje jako błąd, że w parze pierwszej mamy błąd, że element B jest wyspecyfikowany podwójnie. Jako tekst i jako image. Żeby to zmienić, musicie Państwo wtedy wrócić do edycji i skasować ten właśnie tekst. To znaczy, zasada jest taka, że element w danej parze element może być reprezentowany tylko poprzez albo tekst, albo obrazek, nigdy podwójnie. I teraz jeżeli zapiszę, o, proszę zobaczyć, to mamy wyraz krowa, ale obrazka nie widzimy tego dużego. Proszę Państwa, to jest to puste miejsce. Jeżeli obrazek jest duży, to proszę się nie denerwować. Na początku tego nie będzie widać. To zrobimy poprawkę później, a teraz zmienimy i wkleimy w następnej parze jakiś obrazek w postaci miniaturki. Wtedy Państwo zobaczycie, jak to wtedy wygląda. Więc wchodzę znowu do edycji. I załóżmy, że zmieniam teraz drugą parę i użyję tutaj do tej pary słowo jeż i wykasuję tekst, a tu wybiorę miniaturkę jeża. To jest chyba ten jeż, który tutaj jest. Zaraz sprawdzimy, czy to jest miniaturka. O, proszę zobaczyć. Tu już mamy miniaturkę i też proszę zobaczyć, że ona nie wypełnia tego obszaru automatycznie w całości. Także i tak te zmiany trzeba wykonać. No jak już teraz widzimy, jak to mniej więcej działa, to możemy wypełnić wszystkie pary. I teraz idziemy do trzeciej pary i tu wpiszemy sandał. Tak. I tu skasuję. Tego sandała nie mam, tak, więc muszę ten plik wybrać z dysku. I tu mam choose files. I szukam teraz nagrania, nie? Miniaturki. Patrzę, czy mam gdzieś ten... O, tu jest sandał, więc może wezmę normalny. Klik. Dobrze. Graj. Dobrze. I teraz idziemy do następnej pary. I mamy słoń na przykład. Oczywiście zawartość tej gry memo zależy od Państwa. Państwo decydujecie, co chcecie mieć, jakie rysunki. Gdzieś słonia myśmy już mieli chyba. O, weźmiemy tego słonia. I teraz idziemy dalej do piątej pary. Mamy smok. Ten smok już był raz grany, więc weźmiemy go z tych zasobów. I ostatnia para. Samolot.
interesuje, wybierz plik. Samolotu niestety nie mam, więc muszę go znaleźć. Może mam w miniaturkach? Zaraz zobaczymy. Nie mam. To weźmiemy samolot sobie. O, jest tu samolocik, bardzo elegancki. Graj. Dobra. Dobrze, i daję zapisz. I proszę zobaczyć, że tam, gdzie jest pusto, to znaczy, że nie znaczy, że rysunków tam nie ma, tylko że one są za duże, żebyście Państwo je widzieli. Więc co trzeba zrobić, proszę Państwa, żeby uzyskać efekt lepszy niż ten, który Państwo tutaj widzicie? We właściwościach mamy coś takiego, proszę zobaczyć, poszukamy w właściwościach i szukamy trybu obrazka i proszę zobaczyć, że w tym szablonie, który został użyty, jest tryb obrazka original. Rozwijamy tę listę i wybieramy stretch. O, i w tym momencie, proszę Państwa, wszystkie obrazki się dopasowały do rozmiaru tych prostokątów. Więc jeżeli memo ma taki ma kształt, że te karty, które tutaj są, mają kształt prostokątów, to obrazki też, które Państwo będziecie używać w tym ćwiczeniu, też dobrze by było, żeby też były w oryginale takimi właśnie prostokątami. Wtedy nie stracą proporcji bardzo, bardziej niż te, które są w oryginale kwadratami. Zobaczmy, czy to działa, jak przełączymy się na tryb podglądu. Tak. No i popatrzmy, jak to wygląda. Teraz szukam smoka wśród tych ciemnoszarych, słoń, sandał. O, smok chyba był tu. O, dobrze. Krowy jeszcze nie było, więc będziemy... Wiesz, gdzieś był, tylko nie wiem gdzie. Nie, to nie tu. Sandał, samolot. O, samolot był. Tu, dobrze. Jeż był chyba tu, słoń, tu była krowa, no nie, sandały tu, dobrze. I proszę zobaczyć, udało mi się zrobić memo i mamy rozwiązane ćwiczenie. Można oczywiście zamiast tych wyrazów tutaj użyć też swobodnie tych samych obrazków. I co jeszcze można w tym, proszę Państwa, ćwiczeniu zrobić? Czego osobiście nie polecam, ale chciałabym Państwu to pokazać. Przykryję te karty, żebyście Państwo widzieli, że mamy szare prostokąty i te kolory, czy ten wygląd tych kart, które są w tych dwóch stylach, jeżeli chcemy zmienić, proszę Państwa, to musimy to zrobić w tych dwóch miejscach. Mamy obraz dla stylu A i obraz dla stylu B. Jeden z tych tyli A to jest jedna szarość, a drugi to jest druga szarość. Jeżeli chcemy zmienić, na przykład zmieniamy styl A, no powiedzmy, wybierzemy sobie jakiś rysunek, powiedzmy lisa, to proszę zobaczyć, jak to zaczyna wyglądać. Tak? Jeżeli jeszcze dodatkowo zmienimy styl B na przykład na taką krowę, to no można dostać według mnie oczopląsów. Myślę, że to nie jest dobry wybór. Niech Państwo zobaczą, jak to ćwiczenie wygląda wtedy. I myślę, że chyba to nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli Państwo się zdecydujecie na powrót do poprzedniego wyglądu, to należy w każdym stylu wejść do edycji i wybrać przycisk puste. Zarówno dla stylu A i dla stylu B. To jest wszystko, co chciałam Państwu pokazać w tym ćwiczeniu.